Kolejnym zadaniem jest wyznaczenie śladów prostych oraz określenie obszarów, przez które te proste przechodzą. W tabelce mamy podane, jak określone są wysokości i głębokości położenia punktów względem płaszczyzn π1 i π2. Całą przestrzeń możemy podzielić na cztery ćwiartki. Pierwsza jest tu, druga za ścianą, trzecia w tym miejscu i czwarta ćwiartka tutaj. Jeżeli odległość od płaszczyzny π1 jest w górę, to wysokość jest dodatnia. Jeżeli w dół, to ujemna. Natomiast głębokość, mówimy o położeniu względem płaszczyzny π2. Jeżeli punkt leży przed ścianą π2, to głębokość jest dodatnia. Jeżeli za ścianą π2, to jest głębokość ujemna. Pojęcie śladu jest zarezerwowane dla punktu wspólnego z płaszczyzną rzutni. I jeżeli mamy do czynienia z prostą, to mówimy o śladach prostej. Gdy prosta A leży sobie jakoś dowolnie w przestrzeni, to możemy mówić o tym, że ma jakieś punkty wspólne z płaszczyznami rzutni. Punkt wspólny prostej z płaszczyzną rzutni nazywamy śladem. I tak, jeżeli będzie to punkt wspólny z płaszczyzną pionową, czyli z płaszczyzną π2, to będzie to ślad pionowy. Oznaczamy go literą V. Jest to litera pochodząca od vertical. Czyli tu mamy ślad pionowy prostej A. Ponieważ ten punkt leży na rzutni π2, to punkt równa się swojemu rzutowi, czyli w tym miejscu jest również rzut pionowy śladu pionowego. Ponieważ punkt leży na rzutni π2, to jego drugi rzut, czyli rzut na rzutnie π1, leży na osi x. I tu mamy rzut poziomy, bo prim, śladu pionowego, bo V, prostej A. Na rozłożonych rzutniach będzie to wyglądało następująco. Jeżeli mamy rzut A' i A wtór prostej A, to śladu pionowego szukamy w ten sposób, że tam, gdzie się przecina rzut poziomy prostej z osią X, tam wyznaczamy rzut poziomy śladu pionowego. Na odnoszącej szukamy tego na prostej A, czyli na rzucie, na rzutnie π2 mamy zarówno ślad, jak i rzut pionowy śladu pionowego. Przy innym układzie prostej postępujemy analogicznie, to znaczy tam, gdzie się rzut poziomy przecina z prostą x, z osią x, tam jest rzut poziomy śladu pionowego. Na odnoszącej, na rzucie π2, czyli na L wtór, mamy wyznaczony ślad pionowy i rzut pionowy śladu pionowego. Analogicznie postępujemy z śladem poziomym, przy czym jest to punkt wspólny na rzutni π1. W związku z tym jest to troszeczkę odwrotnie. Mianowicie, tam, gdzie się przecina rzut pionowy prostej z osią x, mamy rzut pionowy śladu poziomego. Literka H pochodzi od horyzontal. I na odnoszącej mamy ślad poziomy prostej A, który równa się rzutowi
poziomemu śladu poziomego. Analogicznie mamy dla tej drugiej prostej L, która ma po prostu inne położenie w przestrzeni w stosunku do prostej A. Teraz patrząc, gdzie są wartości dodatnie i ujemne, możemy określić, przez które ćwiartki ta prosta przechodzi. Czyli tam, gdzie jest głębokość dodatnia i wysokość dodatnia, to jest po pierwsza ćwiartka. Możemy to odczytać z tej tabelki. Czyli zobaczmy, że tak naprawdę to, że mamy tą prostą inaczej położoną, to oznacza tylko, że ona przez inne ćwiartki przechodzi. Przejdziemy teraz do szczególnych położeń prostych. Do takich bardzo ważnych prostych należą prosta pozioma, inaczej nazywana prostą warstwową, oraz prosta czołowa. W każdej płaszczyźnie jesteśmy w stanie narysować zarówno prostą poziomą, jak i prostą czołową. Cechą charakterystyczną prostej poziomej jest to, że jej rzut pionowy jest równoległy do osi X. Natomiast dla prostej czołowej jej rzut poziomy jest równoległy do osi X, czyli tak naprawdę jest to prosta równoległa do płaszczyzny pi 2, a pozioma do płaszczyzny pi 1. Kolejną charakterystyczną cechą i istotną nazwą jest, jeżeli dodamy, rzutująca. I prosta jest poziomo rzutująca, czyli prostopadła do płaszczyzny poziomej, prosta jest pionowo rzutująca, czyli prostopadła do płaszczyzny pionowej, pi 2. Może być jeszcze pewna wątpliwość, czy mogą istnieć takie różne położenia, jak na przykład tutaj, że rzut poziomy i rzut pionowy jest równoległy do x. Oczywiście, że tak, jest to po prostu prosta, która w przestrzeni leży i jest równoległa do osi x. Takie dziwne położenie też jest całkiem normalne, dlatego że jest to prosta, która po prostu przecina oś x. Właściwie można by powiedzieć, że na podstawie dwóch rzutów prostej możemy określić jednoznacznie położenie prostej w przestrzeni. Ale istnieje tak zwana prosta profilowa, która dlatego, żeby jednoznacznie określić, jak ona leży w przestrzeni, potrzebne są jeszcze dodatkowe dwa rzuty punktów leżących na tej prostej. Otóż jeżeli prosta leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi X, to niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ona leży w przestrzeni. To znaczy, czy leży tak, czy leży tak. Bo tego nie widać z tych naszych podstawowych rzutów. Czyli albo dodatkowe dwa punkty i wtedy możemy rozstrzygnąć, jak leży ta prosta, bądź wprowadzenie dodatkowej rzutki trzeciej i spojrzenie z boku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak ta prosta leży. Kolejne zagadnienie to są wzajemne położenia proste. Proste mogą być równoległe. Oczywiście bezpośrednio z niezmiennika wynika, że jeżeli proste są równoległe w przestrzeni, to oczywiście rzuty tych prostych są odpowiednio równoległe, czyli prosta A i B jest równoległa. Tu, czy jest szczególny? No to jest szczególny przypadek, że pokryły się proste, czyli tak naprawdę płaszczyzna jest tutaj poziomo rzutująca. Tu z kolei są też dwie proste równoległe, przy czym są to proste pionowo rzutujące. Bardzo istotnym zagadnieniem jest to, czy proste się przecinają, czy nie. Bo jeżeli proste się przecinają, to tworzą płaszczyznę. Jeżeli nie, to nie tworzą płaszczyzny. I warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, żeby stwierdzić, że dwie proste się przecinają, czyli tworzą płaszczyznę, jest to, że punkt przecięcia rzutów leży na jednej odnoszącej. I zarówno taki przypadek, jak i taki przypadek
jest dopuszczalne. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że tam, gdzie występuje jakieś pozorne przecięcie dwóch prostych i na odnoszącej nie leży przecięcie się drugiego rzutu prostych, to oznacza, że są to proste skośne, czyli są to dwie proste, nie należące do tej samej płaszczyzny. Podsumowując, można powiedzieć tak, że płaszczyzna jest jednoznacznie wyznaczona przez trzy niespółliniowe punkty. I tak naprawdę pozostałe stwierdzenia, że para prostych przecinających się, parę prostych równoległych, czy prostą i punkt leżący na niej, są pod punktami tego pierwszego stwierdzenia, że trzy niespółliniowe punkty. Czyli para prostych przecinających się. Oczywiście przez trzy punkty jesteśmy zawsze w stanie poprowadzić dwie proste przecinające się. Czy mamy wątpliwości, czy para prostych równoległych to też są trzy niespółliniowe punkty? Otóż właśnie z tego powodu wprowadzono punkt niewłaściwy, czyli punkt, w którym przecinają się dwie proste równoległe. Oczywiście warunek prosta i punkt nie leżący na niej, no to dwa punkty łączymy, trzeci leży poza tym, czyli znowu tak naprawdę są to trzy niespółliniowe punkty. Dziękuję za uwagę.